Cześć moi drodzy, witajcie na kanale Agnieszka Grzelak Vlog. Zapraszam Was na kolejny odcinek Zniszcz ten dziennik. Jako, że minęło już ponad 10 odcinków i w tym czasie zrobiłam bardzo dużo stron, to chciałabym, żeby 12 odcinek, nie wiem czemu akurat tak mi wyszło, był połączeniem robienia i oglądania. Dzisiaj zrobię mniej zadań, ale za to będę pokazywać, co się działo wcześniej, przez te 11 odcinków. Więc zacznę oczywiście od niszczenia / dekorowania, bo to jest niby zniszcz ten dziennik, ale tutaj bardzo dużo zadań jest na zasadzie zrób coś ładnego. Albo dają mi taki wybór po prostu, a zawsze jak mam wybór, to wybieram, żeby było ładnie. Pierwsze zadanie, obrysuj rzeczy z twojej torby albo kieszeni i pozwól, żeby te linie się pokrywały. Ja wybrałam torbę, dlatego że wiadomo, że w kobiecej torebce jest zdecydowanie więcej rzeczy niż w kieszeniach, bo ja w kieszeniach mam na przykład, nie wiem nawet, czy ja noszę rzeczy w kieszeniach, są za małe, żeby coś w nich nosić, więc to jest moja torebka na co dzień i spróbuję obrysować rzeczy, które znajdę w niej. Okej, otwieramy. Wyjmę od razu chyba wszystko. Na pewno jest mój maluteńki portfel. Okulary, o, jakiś papier. Moja mgiełka do twarzy. Ostatnia resztka gum od was. Cukierek. Balsam. Drugi cukierek. Gumka do włosów. Bilet. I kluczyki od samochodu. Jak widać, te rzeczy bardzo trudno zmieszczą się na nawet dwóch stronach, ale spróbuję sobie jakoś z tym poradzić. Wezmę mój zestaw mazaków. Zacznę chyba od tej największej rzeczy. Ona ledwo się mieści tutaj. Spróbuję to jakoś tak w miarę sensownie obrysować. Jako, że jest największa. Fajna strona, bo tu jest napisane, żeby robić odciski używając tuszu i pokrojonych warzyw. Ja niestety nie mam tuszu, ale po prostu użyję na przykład czarnej albo szarej farby. Pokroiłam sobie cebulę, śliwkę i pieczarkę w różnych kształtach, bo tylko tyle znalazłam u siebie w lodówce i spróbuję zrobić odciski. Najpierw sprawdzę śliwkę, zobaczymy, czy to w ogóle mi wyjdzie. Tutaj mam srebrną farbę. Jeszcze nigdy tego nie robiłam, to może wyjść całkiem ciekawie. Dobra. Pierwszy. To nie wygląda tak, jak powinno. Okej. No niby to jest ten kształt, natomiast to nie pokazuje nam zupełnie nic. Spróbujemy z pieczarką, ona podejrzewam, że będzie łatwiejsza w rozpoznaniu.
To nie wychodzi tak jak powinno. Papryka byłaby do tego pewnie najlepsza. No ale jest pieczarka. Teraz spróbuję zrobić różową cebulę. Sprawdźmy. Wygląda prawie tak samo jak ćwiartka śliwki. A jakby było jej mniej? Wygląda podobnie. A jakby teraz wziąć taką część cebuli? A! Rozpada się. Mayday! Tu już jest trochę lepiej. Mam znajomą, która twierdzi, że cebula jest dobra do wszystkiego i udowodniła to jedząc. Co to było? Aha, cebulę z dżemem. Na przykład. Teraz szara śliwka. Spróbuję jeszcze raz z pieczarką, tylko tym razem dodam więcej wody. Za dużo to nie dało. O, teraz jest lepiej. Jednak wydaje mi się, że cebula i tak wychodzi najfajniej. Wyrwij tę stronę, włóż ją do kieszeni, wypierz razem z tą rzeczą i potem przyszyj to z powrotem, albo przyklej to z powrotem, po prostu tu włóż. I ja akurat teraz byłam tydzień pod namiotami, więc mam naprawdę dużo rzeczy do prania, więc wezmę jedne z moich spodni i włożę tą kartkę do kieszeni. Do przedniej. A co mi tam? Raz się żyje, jolo. Okej, teraz to pójdzie do prania i w następnym odcinku spróbuję wam pokazać, jak to wyszło. To jest bardzo fajne zadanie. Udawaj, że bazgrzesz z tyłu koperty, kiedy rozmawiasz przez telefon. Większość osób, kiedy rozmawia przez telefon i ma coś pod ręką do pisania, to robi sobie jakieś bazgroły. Ja rzeczywiście też to robię dosyć nawet często i koperta uważam, że jest całkiem fajnym rozwiązaniem. Już się namazałam, bo rozmowa się skończyła. Czas rozpocząć retrospekcję. Pierwsza strona, oczywiście podpisałam się. Potem zaczęłam numerować strony. Tutaj było zadanie, żeby rozlać tutaj kawę, a że ja kawę nie piję na co dzień, to stwierdziłam, że ją narysuję. Rób dziury w stronie używając ołówka. Rysuj grube i cienkie linie, bardzo mocno przyciskając ołówkiem albo kredką. Ta strona jest na odciski palców i odciski rąk. Tutaj trzeba było drapać tą stronę jakimś ostrym narzędziem i ja stwierdziłam, że to będzie niedźwiedź. Tutaj po prostu musiałam dziko bazgrać i nabazgrałam kłębuszki, a tu są koty. Tutaj z powyrywanych pasków zrobiłam burzę. Śmigają listki i w ogóle zadyma.
tutaj trzeba było chyba skleić tą stronę, już nie pamiętam dokładnie. A tu trzeba było w trakcie ruchu rysować. I ja to zrobiłam jeżdżąc na snowboardzie. Zresztą jest z tym odcinek, tutaj będzie jeszcze parę stron z tym górskim specjalem. Tutaj zrobiłam lejek z papieru i napiłam się wody. O, i dzięki waszej pomocy w końcu udało mi się zrobić stronę z malowaniem językiem. I tutaj były MMMsy, jakieś gumy, kisiel. I ogólnie użyłam tego, żeby stworzyć ten piękny rysunek. Tutaj tak samo było w górach. Tu wszystko, co się kleiło w moim domu. Łańcuch z papieru, niestety już pognieciony. No i oczywiście moja super, super mała kolekcja naklejek od owoców. Nie wiem, jak to się dzieje, ale po prostu większość owoców, które kupuję, nie mają naklejek i dlatego jest tak biednie. Moja wersja biura. To też już zrobiłam i też w górach. I też na snowboardzie. Strona testowa. I trująca żaba z farb. Tutaj poprzyklejałam jakieś losowe strony z gazety, którą dostałam przy okazji zamawiania zestawów z Japonii. I to jest gazeta japońska. Lista zakupów. I oczywiście znaczki pocztowe, które wycięłam z listów do Agi. To był nagły, destruktywny i nieprzewidywalny moment destrukcji dziennika. To już widzieliście w dzisiejszym odcinku. Tutaj różne pachnące woski na stronie. Tu łączyłam z pamięci kółka. A tu strona z waszymi autografami, z waszymi podpisami. Te podpisy akurat zbierałam na IEM-ie w Katowicach w marcu tego roku. O, to jedno z pierwszych zadań. Tutaj obrysowywałam swoją rękę i to był eyeliner i szminka chyba. Albo kredka do ust, ale raczej szminka. I tu za pomocą kleju i cieni do oczu zrobiłam kocią łapkę. Różne próbki rzeczy, które znalazłam w domu. No i oczywiście moje zdjęcie, którego nie lubię, oszpecone, pięknie. Tutaj jest mój znak dla was. Chciałabym, żeby każdy się częściej uśmiechał i bardziej szczerze. Rysunek za pomocą ołówka i rozmazanych linii. W tym zadaniu trzeba było ukryć gdzieś tajną wiadomość w dzienniku. I ja to zrobiłam tutaj na początku. Na pierwszej stronie ukryłam butelkę z wiadomością. Zamknij dziennik i rysuj albo napisz coś na brzegach. I to oczywiście też już zrobiłam. Że nie chciałam zbierać żadnych martwych, obrzydliwych robali, to stwierdziłam, że narysuję swoją kolekcję i ona się będzie, mam nadzieję, powiększać. Tu miałam bębnić o stronę ołówkami, ale stwierdziłam, że zmoczę je jeszcze w farbie, tak żeby było dokładnie widać, gdzie uderzałam. Tutaj spuściłam ten dziennik po stoku, ale niestety on jakoś tak daleko nie leciał, więc napisałam, że średnio to działa. I to też robiłam w górach. Tą stronę tak samo zrobiłam w górach, tutaj akurat zjechałam na niej po rampie, jeszcze w dodatku z głową jednorożca, więc zabawa była przednia, polecam ten odcinek w ogóle. I tyle, tak na razie wygląda mój dziennik, podejrzewam, że będzie jeszcze drugie tyle odcinków, żeby go zapełnić. Dzięki wielkie, że kolejny raz byliście ze mną, jak niszczę dziennik. Dajcie łapę w górę, jeżeli podobał się wam pomysł takiej retrospekcji po jakichś tam parunastu, dziesięciu odcinkach. Pamiętajcie, że teraz zmienił się rozkład jazdy. Będę spamować wam zdjęciami na Facebooku, Instagramie i na Snapchacie takiego nowego rozkładu. I teraz widzimy się na kanale Beauty w piątek, a potem znowu w środę na kanale Vlog. Chciałam jeszcze dać znać, że będę teraz na meetupie we Wrocławiu, to będzie chyba w tą sobotę, ale musicie dokładnie sprawdzić. W każdym razie będę, więc jeżeli chcecie mnie zobaczyć, to będzie jedna z wielu okazji, w których możecie mnie zobaczyć, spotkać, pogadać, przytulić się. Więc trzymajcie się jak zwykle ciepło, życzę wam miłej końcówki wakacji.